Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy, przepustka sezonowa w World of Tanks, taka gruchnęła wiadomość i w tym filmie zamierzam Wam wyjaśnić o co chodzi w ogóle z przepustką sezonową, jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo, że WG trochę Golda chce odessać z naszych kont, bo jeszcze mamy go dużo, ale o tym będę jeszcze mówił, na razie po prostu przedstawię Wam o co tutaj chodzi, co to jest przepustka sezonowa. Otóż przede wszystkim jest to wyjaśnione w filmie. Na głównej stronie wota możecie sobie kliknąć i obejrzeć albo po prostu posłuchać. No więc, tak zarys ogólny. Ogólnie, przepustka sezonowa to jest taki, taki event, który gromadzi punkty za granie bitew i powiedzmy, łapanie się do pierwszej dziesiątki. I tak, nie trzeba nic robić, nigdzie się logować, absolutnie. Punkty nabijają się same. Coś takiego jak w tank rewards, tak? Trzeba grać czołgami od 6 do 10 poziomu, to po pierwsze. Po drugie, punkty rozwoju same się Wam gromadzą. Po trzecie, ilość tych punktów Wam się gromadzi w zależności od wyników w bitwach. I tak, jeżeli wygrywacie jedną bitwę, i jesteście w pierwszej trójce, dostaniecie 7 punktów. Pierwsza trójka, oczywiście, chodzi o exp. Jeżeli jesteście w pierwszej dziesiątce, czyli miejsca te dalsze, ale no nie dalej niż na dziesiątym, dostajecie 5 punktów. To jest przy bitwie wygranej. Jeżeli przegrywacie, to też dostajecie punkty, o dziwo. I to jest naprawdę fajne, i to mi się podoba. Bo gdyby zrobili, że 0, to naprawdę. Szkoda, szkoda czasu. A więc moi drodzy, jeżeli przegrywacie bitwę i jesteście w pierwszej trójce, dostajecie 5 punktów za jedną bitwę i w pierwszej dziesiątce 3 punkty. Jak łatwo tutaj się domyśleć, mamy do czynienia z gromadzeniem po prostu punktów za tłuczenie wota. Więc jeżeli ktoś z Was tłucze w tego wota bez opamiętania po kilka godzin dziennie. To ten event sam mu się po prostu zrobi. Natomiast ci, którzy rzadko grają, niestety, wyników w nim nie osiągną, bo jest to typowe event na tłuczenie, więc za każdą bitwę, jak widzicie, zdobywamy punkty. Jeżeli natomiast okupujecie miejsca od 11 do 15, nie dostajecie w ogóle punktów. Nie ma tutaj punktów ujemnych, na przykład. A po co nam te punkty, zapytacie? Otóż punkty są po to, żeby po pierwsze zdobywać nagrody, po drugie, bardzo możliwe, że coś tam zapłacić w WG. Yy, więc moi drodzy, jeżeli chodzi o czołgi, tak jak mówiłem, od 6 do 10, ale każdy czołg ma limit w zdobywanych punktach. Czyli nie możecie na przykład 2000 punktów zdobyć Waszym ulubionym czołgiem Super Pershing, ponieważ Super Pershing może na przykład zdobyć tylko tych punktów tutaj podejrze. 425. O co chodzi? Otóż, w zależności od poziomu, każdy czołg może do tej puli zebrać ileś punktów, i później, jeżeli będziecie nim grać, to te punkty nie będą już liczone. I tutaj jest ściągawka: możecie sobie na głównej stronie wota zobaczyć, że poziom szósty, jak kliknę jeden czołg. 115 punktów może zebrać, zakładając, że zrobicie stówę, te 15 to jest gratis. I tak, jeżeli gracie siódemką, to 270 punktów, bo to jest 250 plus 20, ósemką 425, dziewiątką 580 i dziesiątką 750. 35. I teraz, żebyście nie myśleli, że dziesiątki więcej punktów gromadzą. Nie, 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 moi drodzy. Nieważne jest, czy gracie szóstką czy dziesiątką, i tak za bitwę będziecie dostawali tyle punktów, co w tej tabelce. Ważne natomiast jest, że grając dziesiątką, będziecie mogli więcej punktów zdobyć, jeżeli rozegracie więcej bitew. A jeżeli będziecie grali szóstką, to po osiągnięciu tych 115 punktów, jeżeli chcecie dalej gromadzić punkty, musicie zmienić czołg i grać na przykład inną szóstką, bo tutaj nie chodzi o Tiery, tylko o konkretne pojazdy. Zresztą podobno w karuzeli czołgów poniżej będzie nam się wyświetlało, ile konkretnym czołgiem już punktów zebraliśmy. I tak, tutaj będą nagrody: nagrody za 45 etapów. W każdym etapie chyba trzeba zdobyć 50 punktów, czyli możecie sobie obliczyć, ile to bitew będzie wymagało, żeby te 50 punktów zdobyć i razy 45. Tak jest, moi drodzy. <laughs> tutaj zresztą jest wyszczególnione, ile konkretne czołgi zdobywają punktów, a tutaj bonus, to znaczy, za co jest ten bonus. Jeżeli gracie siódemką i zdobędziecie czołgiem X 250 punktów. To dostaniecie 20 punktów gratis. Czyli opłaca się po prostu, jak już macie ileś tam 200 punktów czy 220, dograć te kolejne, żeby te 20 gratisowych otrzymać. Ale teraz zapytacie, no ale co z tą kasą, co z nagrodami, co my możemy za to dostać? Otóż ten system jest znany, znam go z gier mobilnych. I ci z Was, którzy grają w gry mobilne, doskonale wiedzą, na czym taki system polega. Otóż nagrody. A, tutaj jeszcze przed nagrodami wam powiem, że są dwa czołgi, które zdobywają punktów więcej. Jest to obiekt 277 albo Super Conqueror. Jeżeli macie któryś z tych czołgów, to grając nimi zdobywacie punktów więcej, ale trzeba speł spełnić określony warunek. Mianowicie, grając Conquerorem, musicie być w pierwszej trójce, żeby zdobyć dodatkowe 3 punkty. Innymi słowy, to jest taki czołg unikalny. Jeżeli Super Conqueror wyjeżdża i będziecie w pierwszej trójce, to nie zdobędziecie tak jak tutaj wynika 7 punktów, tylko 7 plus 3, czyli 10. Innymi słowy, no jak ktoś ma Super Conquerora i dobrze mu się nim gra, to naprawdę warto nim pograć. Z radzieckim czołgiem jest troszeczkę inaczej, czyli musimy grać tutaj. Do pierwszej dziesiątki i wtedy dostajecie jeden punkt, tak? Czyli nie musicie być w pierwszej trójce, ale też nie dostajecie trzech dodatkowych, tylko jeden. Oprócz tego jest tutaj taki symulator, możecie sobie. powiedzmy. sprawdzić, ile czołgów trzeba użyć, żeby 45 poziom osiągnąć. Zobaczcie. Jeżeli chodzi o czołgi 6 poziomu, przypuśćmy, że ktoś ma tylko czołgi 6 poziomu, no to trzeba. Mieć czołgów 22, żeby zdobyć 45 poziom, tak? Ale teraz to sobie wyzerujemy. I na przykład, jeżeli ktoś ma ósemki i będzie ósemkami chciał grać, bo przy okazji sobie zarabia kasę, no to jak widzicie, potrzeba tylko 6 czołgów ósmego poziomu, żeby to zdobyć. A jeżeli ktoś dziesiątkami chciałby grać. To zauważcie, że potrzeba zaledwie czterech czołgów, żeby to zdobyć. Myślę, że to jest jasne, wyjaśniłem to dobrze. Jeżeli jeszcze coś jest niejasne, odsyłam do filmu. Na stronie Wargaming jest film, który to wyjaśnia. No i teraz dochodzimy do tych nagród, tak? Porozmawiajmy o nagrodach. <laughs> Czekajcie, ja to wszystko tutaj zrzucę i o co chodzi z tym płaceniem, no bo na razie to jest wszystko fajne, słuchajcie, i to jest za darmo. Tutaj. Nie ma co psioczyć. Jest to event, który nic nas nie kosztuje. Po prostu gracie, to te nagrody Wam będą wpadały. Ale jeżeli chcecie specjalną nagrodę zdobyć, to musicie wykupić właśnie tą yy, przepustkę sezonową. To jest tak. Są dwa rzędy nagród, czyli podstawowa nagroda, zobaczcie tutaj. Za darmo ją dostaniecie. Ale jeżeli. Wykupicie tą przepustkę, która kosztuje zaledwie chyba 6,5 tysiąca golda, To tutaj nie ma, ale nie mylę się, ona tyle kosztuje. Wtedy będziecie mogli odblokować nagrody dodatkowe. I to zawsze tak działa, że nawet jak będziecie mieli 30 punktów, 30 poziom tutaj, i wykupicie w tym momencie tą przepustkę, to dostajecie specjalną nagrodę za 30 poziomów. Aż i tak, zobaczmy, jakie są nagrody. Za kolejne poziomy, czyli pierwszy etap, to tu jest jakiś tam znak historii, i jeżeli wykupujemy tutaj przepustkę, to mi się zapaliło, że jest jeden dzień konta premium razy 7. Bardzo dziwne. Dobra, jeżeli drugi poziom, to już widzicie, 100 tysięcy dostajemy, tak. Tutaj jest wspólna nagroda, znaczy wspólna, sumowana nagroda. Natomiast tutaj za konkretny etap, czyli jak do dwójki dojdziemy, to dostaję, normalnie za darmo dostajecie 100 tysięcy, ale jeżeli ktoś wykupi przepustkę sezonową, to dostanie dodatkowo jeszcze 250 tysięcy. I tak dojedźmy sobie do poziomu piątego, na przykład, no tu już jest szósty, dobra, nie będzie piąty. I jak widzicie, dostajemy schematy konkretnie. To wszystko za pięć poziomów jest gratis. Czyli jakieś tam rezerwy osobiste, fragmenty uniwersalne, tutaj radzieckie jeszcze. Ale jeżeli ktoś ma przepustkę sezonową, to jak widzicie, dodatkowo jeszcze tu dostaje na przykład rezerwy osobiste do zarabiania yy, i tak dalej. No więc pojedźmy sobie do poziomu 20, ponieważ tutaj na 20 dopiero jest coś bardzo, bardzo ciekawego, taki evenement. O, tutaj dostajemy, zobaczcie, książeczka szkoleniowa za osiągnięcie szesnastego poziomu, ale jeżeli ktoś będzie miał wykupioną przepustkę, to dostanie przewodnik szkoleniowy ZSRR, tak. Dobra, jedziemy do poziomu 20. no właśnie. I moi drodzy, na poziomie 20. jeżeli macie przepustkę, to możecie sobie coś takiego zamontować, dostajecie to, mechanizm dosyłający z nagród. Jak widzicie, wygląda to troszeczkę inaczej, takie fioletowe, różowo-fioletowe. No, i właśnie to jest dosyć niezwykła rzecz, ponieważ taki mechanizm dosyłający, z tego co widziałem na filmiku, będziecie mogli upgrade'ować do poziomu tego kupowanego za obligacje. Kosztuje to, a przynajmniej na filmie pokazali, że kosztuje to 3 miliony. I tego typu właśnie mechanizm możecie zrobić upgrade i mieć za obligacje. Jedziemy dalej w te wszystkie poziomy. Następna nagroda ciekawa będzie na poziomie 30 z tego co pamiętam. O właśnie. Na poziomie 30 nawet jak nic nie zapłaciliście, dostajecie system naprowadzania z nagród, który działa dokładnie tak samo, czyli to jest zwykły system naprowadzania, ale jeżeli zapłacicie 3000, to 3 miliony, przepraszam, to upgradeujecie go do poziomu tego za obligacje. Całkiem fajna sprawa, ale to będzie dla osób, które, no, które, bardzo dużo grają, tak. No i tu macie wszystkie te nagrody, tak, a tutaj macie wszystkie nagrody za przepustkę sezonową. Dobra, i teraz dojedźmy do 45 poziomu, przypuśćmy, że ktoś osiągnie ten 45 poziom, czyli to jest 45 razy 50 punktów. Możecie sobie obliczyć, ile to tam bitew. No, i oczywiście po osiągnięciu tego dostajecie tutaj na przykład jeden z dwóch unikalnych stylów 3D do wyboru. A jak to, to drugi styl po prostu, jeden i drugi dostajecie w. No, jeżeli macie wykupioną przypustkę, jeden styl jest na Conquerora. Taka siatka tutaj, jak widzicie, to jest coś takiego. Tak to wygląda. Proszę bardzo. O. Trochę im nie wyszła ta siatka, tutaj muszę przyznać. No, trochę inaczej wyglądają te siatki, no ale dobra. No i oczywiście możecie wy wygrać jeszcze to, czyli dla radzieckiego czołgu, który jest również uprzywilejowany, właśnie taki styl. Tych styli. Czym więcej, tym lepiej. Nie są to jakieś bębenki, więc mi pasują. Jak najbardziej, bardzo lubię coś takiego. No, i teraz po 45. poziomie możemy sobie przeanalizować, czy opłaca się wydać 6,5 tysiąca golda, żeby zdobyć te nagrody. A więc normalnie zobaczcie, co zdobywacie. 900 tysięcy kasy, 4 dni premium. Mamy tutaj. Yy... Co to jest? Rezerwy osobiste, plus 300 dowolnego doświadczenia. Zobaczcie, 28 takich rezerw, no sporo tego, ale przypominam, to jest za 45 poziom, to trzeba mnóstwo bitew zrobić, żeby to osiągnąć. 318 uniwersalnych schematów, 50 dla radzieckich, 50 dla brytyjskich, no to już mówiłem, co to jest. Jakieś style, jakieś napisy i. Jeden z dwóch unikalnych dowódców do wyboru: albo dowódca radziecki, albo dowódca brytyjski obaj mają perk zerowy. Ale jeżeli kupicie za te 6,5 tysiąca, to dostajecie dodatkowo 19 dni premium, 4 miliony kasy. Tutaj 15 tego, 15 4 przewodniki szkoleniowe tutaj 4 przewodniki dla Wielkiej Brytanii osobisty podręcznik szkoleniowy, dwie sztuki 318 kolejnych tych. Fragmenty, fragmenty, dosyłacz, dwa wyglądy załogi, wow, wow. I <laughs> jeszcze do tego drugi styl 3D sezonu, czyli oba macie wtedy. No, tutaj macie pokazane, co oczywiście daje upgrade, czyli mamy dosyłacz, który daje 10% do szybkości przeładowania. Jeżeli go zupgradeujecie za 3 miliony, będziecie mieli fioletowy dosyłacz, który daje 12,5%. Zachwycające style 3D, no to tam już <laughs> mniejsza. Z tym tu są dowódcy, tylko nie zrozumiałem tego dokładnie z filmu: czy zerowy perk to jest tylko żarówka, czy też zerowe są trzy te perki, ale raczej tylko żarówka, a dostaniemy również z naprawą i wszechstronnością. Yy, dobra, no co tu jeszcze? Aha, jeszcze jest yy, późniejszy etap, który będzie po zakończeniu 45 to tam wtedy do setki zbieracie, ale nic w filmie nie powiedzieli o nagrodach za to. Jedynie to, że tutaj będziecie mieli taką szarfę i w zależności od tego, który macie poziom, to tutaj to wam się będzie zmieniało. Także jeszcze powiedzieli, że później to zniknie. Także <laughs> kurka, no nie wiem. No nagroda moim zdaniem kiepska. I ostatnia rzecz o której trzeba powiedzieć, to to, że te etapy będzie można co robić? Tak. Kupować. <laughs> ale to jest. To przyszło z mobilnych gier. Słuchajcie. Naprawdę to jest sposób na wyciągnięcie od gracza kasy, ale nikt nas do tego nie zmusza, tak? Czyli będzie można w pierwsze dwa miesiące chyba kupić 20 etapów, jak komuś się nie będzie chciało grać. A w trzecim miesiącu podobno tyle, ile się chce tych etapów, czyli nawet pewnie wszystkie będzie można kupić. I ile to trzeba będzie zapłacić za te 20 etapów, bo to, kurczę, mi umknęło. A, 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 a. Czekajcie, czekajcie. O, w trakcie pierwszych dwóch miesięcy sezonu możecie nabyć stały pakiet zawierający maksymalnie 20 etapów za 5000 sztuk złota. Im mniej etapów pozostanie do ukończenia głównego postępu, tym mniejsza będzie liczba etapów w tym pakiecie i tym samym niższy jego koszt. To chyba oczywiste. No i tu jest właśnie ten elitarny postęp, że po ukończeniu 45 później jeszcze tam będziemy mogli do 100 etapów kolejnych robić. O co tu chodzi w tym wszystkim i czy to jest fajne, czy jest niefajne? Otóż moi drodzy, zaskoczę was pewnie, ale uważam, że tego typu eventy są fajne. Bo to są kolejne dla nas nagrody, za które nic nie musimy płacić i nic nie musimy robić. Po prostu sobie gramy. Oczywiście nagrody te na pewno nie są tak fajne, żeby specjalnie grać, żeby to zdobyć. Absolutnie uważam, że nie. To jest po prostu coś obok. O ile tank rewards opłaca się specjalnie grać. Zresztą niewiele, żeby te nagrody tam zdobyć, o tyle tutaj na pewno się to nie opłaci zdobywanie za wszelką cenę 45 poziomu. A przynajmniej takie jest moje zdanie. Czy warto dać za te nagrody 6,5 tysiąca golda? Wiecie co? Wargaming zdaje sobie sprawę, że nie odesali całego golda z paczek. Skąd graczy? A chcą tego golda sprzedawać jeszcze do Licha Ciężkiego przez cały rok, tak? Więc będą się prześcigać właśnie w takich rzeczach, w których my tego golda zgromadzonego możemy wydać. Czy dałbym 6000 golda za te usprawnienia? Znaczy. Ja akurat bym dał, bo mam 150 tysięcy golda z tych paczek, jeszcze z poprzedniego roku mam niewykorzystany gold. Także natomiast jak ktoś ma na przykład 10 tysięcy albo miałby kupić specjalnie, żeby to dostać, no to nie, <laughs> absolutnie nie. To jest dla ludzi, którzy nie liczą się moim zdaniem z kasą, to po pierwsze, no bo nie chcę wam zaglądać do portfela, 6,5 tysiąca golda dla części graczy World of Tanks to jest nic, to jest. O, coś takiego po prostu. Tak. To jest jedna wizyta w pizzerii mniej. Także, takie nic. Natomiast dla innych jest to oczywiście wartość nie do przeskoczenia. W każdym razie, plus całej imprezy jest taki, że grając sobie spokojnie, możecie zdobywać nagrody z tej darmowej puli. Dlatego uważam, że cały ten event ta nowa rzecz jest jak najbardziej ok. Po prostu nie ma się do czego tutaj doczepić, bo no nikt nie wymaga od nas, żebyśmy tą przepustkę za 6,5 tysiąca golda kupili. tak. To nie jest niezbędne do, do niczego. To nam do niczego nie jest potrzebne. Tak? Jeżeli się nie zgadzacie, piszcie w komentarzach albo zawitajcie dzisiaj na streama, bo dzisiaj znowu linię frontu yy, będziemy sobie grać. Może dzisiaj w plutony zrobimy na linii frontu i na czacie śmiało piszcie, co Wam się nie podoba. Bardzo chętnie podyskutuję, nie ma żadnego problemu. To tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że dobrze zostało to wyjaśnione. Yy, żegnam się z Wami. Do usłyszenia.